Krakowskie Targi Książki zbliżają się wielkimi krokami. Już w czwartek 25 października rozpoczyna się jeden z większych eventów książkowych w Polsce i trwa do niedzieli 29 października. W tym czasie na Krakowskich Targach Książki będziecie mogli spotykać się z waszymi ulubionymi autorami, kupować masę książek i spotykać się z osobami, które znacie jak na razie tylko z internetu. Jeśli chcecie wiedzieć, jak przeżyć te ciężkie 4 dni, to zapraszam Was do mojego filmiku. Krakowskie Targi Książek to nie przelewki. Przede wszystkim musicie wiedzieć o nich 3 rzeczy. Jest gorąco, jest masa ludzi, a ceny książek wcale nie są tak wspaniałe, jak mogłoby się wydawać. Na targi na pewno warto przyjechać wcześniej, bo w godzinach tak od 12-13 zaczyna się robić naprawdę tłoczno. W tamtym roku pamiętam, że było bardzo ciężko, było gorąco, wszyscy latali z torbami pełnymi książek i no ogólnie było bardzo nieprzyjemnie i to może też wina organizatorów targów, że nie potrafią tego jakoś sensownie ogarnąć, bo w przypadku, kiedy byłaby jakaś nieprzyjemna sytuacja, ewakuacja i te tysiące osób musiałoby się nagle wynieść z hali, gdzie odbywają się targi, no to myślę, że skończyłoby to się co najmniej tragedią. Na targi warto ubrać się lekko. Nie ubierajcie gorących jesiennych swetrów, nawet jeśli dopiero co je kupiliście i chcielibyście wyglądać naprawdę świetnie. Ubierzcie coś wygodnego, lekkiego. Na targach też jest szatnia, myślę, że to warto wiedzieć, jeśli przyjeżdżacie po raz pierwszy. Wziąć duże torby na książki, jedzenie, picie, bo po prostu na targach nie warto kupować wody za na przykład 5 zł, tylko lepiej jednak te pieniądze wydać na książki. Jeśli chodzi o to, co ja mam zamiar kupić na targach, co mam zamiar tam zrobić, to przede wszystkim ja na targi nie jadę po książki. Jadę na targi, żeby spotkać się z ludźmi, z którymi rozmawiam na Instagramie, z moimi widzami, z ludźmi, których już znam z Bookstagrama, a mieszkamy na przykład daleko od siebie i codziennie nie ma możliwości na spotkania. I co ważne, jeśli wypatrzycie się mnie w tłumie, to koniecznie podejdźcie, machajcie, cokolwiek. Ja uwielbiam Was poznawać i na poprzednich targach miałam taki dobry humor, że chodziłam potem jak na skrzydłach przez kolejne parę dni. I to było naprawdę wspaniałe, ja nie jestem żadną gwiazdą, nie musicie się mnie wstydzić i serio. Jeśli ktoś tu będzie się stresował, to będę to ja. I jeśli już te organizacyjne kwestie mamy za sobą, to chciałabym Wam powiedzieć, co polecam Wam kupić na targach, ale też za czym ja będę się rozglądać. Na pewno chciałabym kupić rzeczy ulotne Neila Gaimana, nakręcona opinią Marty z bestsellerek. Myślę o tej książce teraz cały czas. Koniecznie będę musiała się też przejść do stanowiska sklepu Molom, gdzie spotkanie będą miały w sobotę bestsellerki. Link do wydarzenia podam Wam oczywiście w opisie i serdecznie Was zapraszam, bo dziewczyny będą rozdawać ciastka. I właśnie w sklepie Molom możecie kupić różne gadżety książkowe, zakładki, skarpetki, czyli wszystko, co prawdziwi książkoholicy potrzebują do życia. Chcę przejść się też do Różowej Fabryki, żeby kupić etui na książki. Teraz, kiedy podróżuję, to może za dużo powiedziane, ale kiedy jeżdżę komunikacją miejską na wydział, to nie chcę, żeby moje książki po prostu psuły się w torbie. Oprócz tego moim celem na te targi jest przede wszystkim poszukiwanie. Poszukiwanie nowych książek, nie tych głośnych tytułów, tylko czymś, czym będę mogła Was zaskoczyć i siebie samą zaskoczyć. Mam wprawdzie w planie kupić parę książek i jest to książka, która wyszła z wydawnictwa Charakter i są to eseje Virginia Woolf, eseje wybrane. Do tego akurat nakręciła mnie Anna z bestsellerek, która powiedziała, że eseje Woolf są jeszcze do zrozumienia, bo tak jak obiegowa opinia mówi, Virginię czyta się ciężko i naprawdę trzeba mieć dużo cierpliwości. Chcę też kupić książkę, o której mówiłam Wam w poprzednim filmie 50 książek, które chciałabym przeczytać i jest to książka Przemilczane, seksualna praca przymusowa podczas II wojny światowej. I mam w planie też rozglądać się za komiksami i wiem na pewno, że chcę kupić komiks od wydawnictwa Nonstop Comics, czyli Walka Kobiet, 150 lat bitwy o wolność, równość i siostrzeństwo. To
bardzo moja tematyka, ja też doskonale dogaduję się z tytułami, które wychodzą z tego wydawnictwa, tak jak na przykład Giant Days czy Paper Girls, więc myślę, że też Walka Kobiet będzie tytułem dla mnie idealnym. Jeśli chodzi o komiksy, chcę również kupić pewnego lata, ale to wszystko zależy od tego, jakie ceny będą na targach, bo czasami, tak jak mówiłam Wam wcześniej, o wiele lepiej jest kupić coś przez internet i na targach nie szaleć, troszkę sobie tam zaoszczędzić i po prostu wypatrzeć tytuły, które nas interesują i zamówienie już złożyć po targach, albo na targach nie chodzić na stoiska wydawnictw, ale na przykład szukać interesujących Was tytułów w takich sklepach jak Tania Książka, czy na przykład Nieprzeczytane. Tamte ceny są o wiele, wiele tańsze. Oprócz komiksów, chodzenia po antykwariatach, czy też buszowania po wydawnictwach niszowych, chciałam Wam polecić kilka tytułów od siebie. Są to książki, które czytałam, które mi się bardzo podobały i mam nadzieję, że z mojego polecenia kupicie je na targach. Są to Kosiarze, których jeszcze nie skończyłam, ale ta książka jest fenomenalna, więc biegnijcie po Kosiarzy do wydawnictwa Filia. Są też dwie książki od wydawnictwa Młody Bóg, czyli Maresi, ukochana Maresi, o której mówię Wam w każdym filmie, i Miłość i inne rośliny mięsożerne. Koniecznie, jeśli na targach znajdziecie gdzieś też komiks Maus, zaraz Wam go pokażę, wait. Jeśli na targach znajdziecie gdzieś Mausa, koniecznie go kupcie, bo to jest jedna z lepszych książek w ogóle, jakie czytałam w tym roku, albo nawet jakie czytałam w swoim życiu. Jest genialny. Jest też jedna książka, która premierę miała 17 października. Ja jej jeszcze nie czytałam, ale czytałam poprzednią książkę tej autorki. I mowa tutaj o książce Faszynistki zrzucają czadory. Jest to książka Aleksandry Chrobak, której autorstwa miałam przyjemność czytać już. Beduinki na Instagramie. I jestem pewna, no na 99%, że autorka utrzyma poziom. Nadal jej twórczość będzie tak pochłaniać czytelnika i dowiem się czegoś nowego o Iranie. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Nie chciałam robić długiej listy książek, bo ciężko byłoby Wam z tego coś wybrać. Pokazałam Wam moje plany na krakowskie targi książek. Mam nadzieję, że któryś z pokazanych przeze mnie tytułów Was zachęcił. Mam nadzieję, że na targach się spotkamy. Ja będę od piątku do niedzieli. I będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli wpadniecie ze mną się przywitać, przytulić, zrobić zdjęcie, zbić pionę, czy cokolwiek tylko chcecie. Dajcie znać, czy wybieracie się na targi i jeśli tak, to jakie są Wasze książki, które koniecznie chcecie kupić. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Jeśli chcecie zostać ze mną na dłużej, to oczywiście subskrybujcie. Jeśli chcecie być na bieżąco, to klikajcie w dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!